Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku będziemy mogli stworzyć serca dosłownie ze wszystkiego. A będą one dawały nam naprawdę dziwne rzeczy. I takich chorych też nie zabraknie. Byle państwo, mnóstwo serc dzisiaj do stworzenia przed nami. Bo w takim oplececzku tutaj o... Możemy wsadzić sobie aż 10 serc naraz. A cały crafting możemy znaleźć tutaj. Dude, you're here! Come chat with me! Słucham? Andrzej, powtórz! Ła! O, pato! No takich rzeczy to ja się nie spodziewałem. Jeszcze lepiej... No kto mi tu przeszkadza, jak dom okradam? O, papa, Crafty, dzień dobry! Dobrze, dowiedzieliśmy się od naszego ziomeczka, że do zrobienia przed nami jest 30 serc. No to... całkiem sporo. To skrzynce, kolejne żelazo na kompas, ale ja sobie po prostu to ukradnę, jakby to jest lepszy pomysł. Dobra, wyjdźmy i zróbmy sobie jakieś pierwsze ser... O, dzień dobry, czy na pustyni? I czy ja tam dobrze widzę, że piramida stoi na wodzie? Wielkie craftiowe serce. To tak się odmienia? Dobra, jakie serce będzie na początku najłatwiejsze do zrobienia? Okej, to z ziemi musi być łatwe. Dobra, czyli trzeba nakopać trochę ziemi i zróbmy takie serduszko. Zobaczymy, co się wydarzy się. Dobra, połączmy to w serce. Okej, Dirt Heart. Okej, to serce zostało... Dobra, czyli jeszcze musimy 29 serc znaleźć, ale w każdym razie to serce zostało nam wsadzone tutaj. Możemy je wyciągać i zakładać, i jeżeli będziemy tego używali, to co się stanie? Czekaj, jak tego się w ogóle używa? Wow! Co to było? Dobra, jak mamy to serce w ręku, jak nim uderzę, to będzie rozkopywało mi dosłownie wszystko. Ty, zobacz to. Co ty gadasz? Nie myślałem, że to będzie aż tak szalone, ale już zaczyna mi się podobać. Dobra, to zróbmy sobie kolejne serce. Z czego mogę je zrobić? Możemy zrobić je z drzewa, albo zrobić je z craftingu. Dobra, tutaj było jedno drzewo, ale w skrzynce chyba widziałem sadzonki. Tak, akurat 6 sadzonek. Dobra, czekaj. Jak zrobię z tego sobie serce, drzewo... Drzewne serce, co się dzieje? Dobra, podobno jeżeli tego użyję, to jakieś wielkie serce, znaczy wielkie serce, drzewo pojawi się pode mną. Wow! Ty, faktycznie, pato, co jest? Mogę sobie serca tworzyć, nie serca, o Jezu, drzewa! Tylko, żeby mieć tą moc, akurat to serduszko musimy mieć aktywne, takie, że na żarte. O, patera. Cyk! Jest drzewo. Dobra, kolejne było z drzewa i z craftingu, więc połączmy i zobaczmy, co wtedy będzie się działo. Dobra, czyli robimy crafting, kładziemy go tu i dookoła drewnem. Craftingowe serce. Podobno, jeżeli będziemy z tego korzystać, to gdzieś wokół nas będą robiły się narzędzia. O, ty za darmo kilo, a ja akurat potrzebowałem. Ej, fajnie, podoba mi się. Normalnie rzeczy mogę sobie w ten sposób załatwić, co ty gadasz? Opa, daj mi coś jeszcze. O, spodnie? Nie, dobra, to jednak są syfiaste rzeczy. No dobra, ale jakie serce mogę zrobić dalej, bo tego jest naprawdę dużo. Możemy takie zrobić z enderpearl, możemy zrobić zapalniczek, z węgla, żeby zrobić piecowe, z diamentów, z mięsa świni, to będzie chyba najprostsze. No i możemy zrobić nawet z villagera, okej. Czyli wyruszmy na poszukiwania świni i zróbmy sobie ze świni, to jest genialny plan. Tylko gdzie ja świnie znajdę o tej porze roku? Dobra, czekaj, czy ja naprawdę próbuję znaleźć świnie na pustyni, przecież tutaj ich w ogóle nie ma. To może tak, ruszmy do tej piramidy na wodzie i zróbmy sobie serce z TNT, ono myślę, że trochę bardziej się przyda. Woo! Opa! Ciekawe, czy to jest zwykła piramida, czy jakaś taka dziwna, bo takiej w zasadzie na wodzie to jeszcze nigdy nie widziałem. Dzień dobry? A nie, nie ma nikogo. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczmy, czy trafi nam się tam jakiś TNT, no myślę, że... Wow! Coś ty zrobił? Prawie ta tabliczka się wcisnęła, czy ty jesteś normalny? O, na szczęście TNT zostało na dole i wszystko się wodą zalało. No halo, co to w ogóle się wydarzyło? Łacie panie, dobra, a co jest tutaj? Piasek to mi się chyba nie przyda. Wielostrzał to też mi się chyba nie przyda. Złote jabłko! I proch, dobra, to może się przydać? Jakieś żelazo i inne śmieci, dobra, wyjdźmy stąd i zróbmy to serce z TNT. Dobra, czyli potrzebujemy jedno TNT, dwa albo trzy prochy i na górze mieliśmy dać piasek. Albo odwrotnie. Dobra, mamy to! Co? Ej, aaa! No co się dzieje? No świetna zabawa, TNT mi spada, czekaj, bo z tymi sercami jest strasznie niebezpiecznie! Wysadziło pół piramidy! Dobra, ja z chęcią zobaczę jeszcze raz, jak to działa, ale wróćmy tam do craftingu, bo to robi się trochę niebezpiecznie. Dobra, wypróbuj tutaj to TNT, żebym widział, co się dzieje. Uwaga! A to dobra, to w ten sposób po prostu spada, super. I to się może przydać, ale póki co chyba nie. Panie Crafty, te serca to są jakieś głupie. A co jest tu? A, wyjście, super. Okej, podobno możemy zrobić sobie serce nawet z samego prochu i to będzie serce Creepera. Dobra, mamy to? On za każdym razem mi gada, co się dzieje! Tu! Cisza! Przestań mówić! O. Cicho! Dobra, 25 serc jeszcze przed nami, a co robić to serce? Czekaj. Dobra. Dlaczego ten Creeper tutaj jest? Ej, halo, ja nie chciałem się z nim bić.
Dobra, na razie mamy bardzo dużo umiejętności bijących. Pora wybrać się gdzieś dalej, znaleźć wioskę, zrobić jakieś filażerowe serce, albo po prostu nawet to z pieca. Jakiekolwiek, musimy zrobić chyba wszystkie serca, więc lećmy na jakąś wyprawę. A jak se powyciągam te serca, nie? To będzie fajniej, bo mogę mi zostawić na przykład to jedno i tylko tym jednym się obsługiwać. O. Super. Okej, okay, widzę jakąś pustynną wioskę, chociaż liczyłem na bardziej normalną. W każdym razie dobrze, bo może tam będzie jedzenia, już łażę głodny. Jakbym znalazł ten szmaragd, to zrobię sobie serce z villagera. To jakby to jest coś, czego naprawdę oczekuję. I zboże, nie będę głodny, super, Zbyszek, dzień dobry. Andrzej. Dzień dobry. Ma ktoś tutaj jakieś szmaragdy może, a? Ej, jest super. Dobra, idziemy zrobić villagerowe serce. O czym gadacie? Dobra, czyli teraz szmaragd na środek, dwa kamienie tutaj. Nie, jeden kamień na dole. Deska, deska, drewno, drewno. Albo odwrotnie, i mamy villagerowe serce. Dobra, co to będzie robiło? Uwaga! Ty pato! Jakie bogactwo! Szmaragdy za darmo, pięknie, mogę coś nakupować sobie, jak już tutaj jestem. Dobra, a kolejne serce zrobimy z kamienia i węgla, więc jeżeli wykorzystamy naszą moc... O właśnie, kamienie będzie wystarczająco, tylko jakoś musimy tutaj jeszcze znaleźć węgiel. A gdybym tak spróbował się wykopać trochę w dół i wtedy użył tego serca, czekaj. Uwaga, i teraz... O właśnie, o to chodziło! Czyli robimy piec i otaczamy go kamieniem w ten sposób? Nie, czekaj, to na pewno nie tak, to było węglem. Okej, okay, czyli dajemy piec na dół, węgiel dookoła i mamy piec, dobra. Okej, okay, podobno teraz każdego moba, jakiego uderzę, będę dostawał z niego... O! Czy ja naprawdę dostałem pieczonego kurczaka z królika? Czekaj, co się dzieje? Ale 26 się przyda, genialne! A ze Zbyszka dostanę? Tak! A gdybyśmy nakopali dużo żelaza, to będziemy mogli zrobić sobie anwilowe serce. Czyli takie z kowadłem, dobra, i lecimy po żelazo. Dobra, tutaj tego troszkę jest. Dobra, serce, wykop mi kawał ziemi, okej, ale tej żelaza w ogóle nie było. Jeszcze raz, jeszcze raz! No i widzisz, jest piękne. O, popatrz, znalazłem jeszcze głębszą kopalnię. Może jakieś diamenciorki by się znalazły, od razu diamentowe serce bym zrobił, a? Dobra, może tak zejdźmy na jakiś niższy poziom, tak żeby faktycznie mógł znaleźć diamenty, tylko tak, żeby nie wpaść do lawy. Dobra, może rozkopię sobie chociaż kawałek, żeby cokolwiek widział. Okej. Czyli chyba jeszcze niżej, bo... Co to jest? Ty. Ja Stronghold niechcący znalazłem! Okej, z najbardziej niewiadomych rzeczy to... Co się stało? Dobra, na razie to zostaw, aczkolwiek zaraz tu wrócimy, znaczy zaraz, jak zdobędę wszystkie serca. O, no i proszę bardzo, pierwsze diamenty. Okej, żelaza mam wystarczająco, żeby zrobić kilo pięknie. Diamentowe serce powinno już być trochę lepsze, mam wrażenie. Ale to wciąż za mało, jeszcze potrzebujemy z 3. O, patrz to jak dużo, daj mi to pochodnie, bo nic nie widać. Pięknie. Dobra, wyjdźmy gdzieś, gdzie nie ma tyle syfu i zacznijmy robić serca, bo już parę mogę zrobić. Dobra, serce z diamentów, okej. Okay. Okej, okay, dobra, sprawdźmy, co tutaj się dzieje, jak klikam. Ooo, ty. Takie miecze się... O, nawet strzela tym mieczem, co ty gadasz? O, ej, to jest naprawdę dobre, pa, i mogę nim strzelić. Puh, piękne. Okej, okay, ale pora zrobić jeszcze piec i przypalić żelazo. Dobra, tam wcześniej widziałem jeszcze mineshaft, więc może wykorzystajmy to i zróbmy sobie serce z tego, póki mi się to wszystko tu przepala. O, dzień dobry, dobra, czekaj, mamy tory, okej, okay, one były potrzebne, potrzebujemy jeszcze zajrzeć skrzynkę z wózkiem i ją też wrzucić od razu do tego naszego całego craftingu. A, no i płotki, płotki też się przydadzą. No i mam skrzynki, tylko one są... Możesz wrócić, halo, przepraszam bardzo. O, ej, kolejne diamenty, co ty gadasz? Dobra, kilka rzeczy z tego mi się na pewno nie przyda, ale taka skrzynka już na pewno, dobra. Daj mi crafting, pokaż jak to się robiło. Okej, okay, czyli dwa płotki, tutaj drewno, tutaj na dole tory i na środku wózek. Okej, okay, ale dlaczego ze skrzynką, czekaj, to trzeba... Ajajaj, ua, o, no całkiem spoko. Wózek muszę sam zrobić. Mamy to, okej. Okay. Podobno teraz, jeżeli tego użyjemy, to będzie nam taki fajny drill leciał i będzie nam... Oj, oj, czekaj. Wykopywał rzeczy, a dlaczego zniknął, halo? Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Pa! Diamentowy miecz normalnie wbił się w... co? To było dziwne. Dobra, nieistotne, wracajmy do tego pieca. Naprawdę nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym wózkiem. O, dobra, ty, teraz już widzę, o co chodzi. Czyli to na takiej bardziej otwartej przestrzeni lepiej działa. Ej, to wszystko wykupuję, dobra, to jest całkiem niezłe. Ej, tak już tutaj stoję, tam się jeszcze przypala, zróbmy sobie może tak diamentowy kill-off, bo będziemy mogli ogarnąć sobie zaraz tutaj obsydian, żeby wejść do netheru. Tam zrobię kolejne serca, no ale przede wszystkim potrzebujemy jakoś wejść do endu, który jest zaraz pode mną.
Dobra, możemy zrobić sobie anwilowe serce. Okej, mamy to. Uwaga, co się staje teraz? Okej, dobra, czyli to jest całkiem spoko, jakby te mamy naprawdę mocno dostają. Dobra, to miejsce musimy zapamiętać, bo tu trzeba wrócić, ale póki co czeka nas jeszcze Nether. I wydaje mi się, że jak tutaj szedłem, to gdzieś też widziałem portal. Dobra, jednak mi się przewidziało i portalu nigdzie nie widziałem, ale znalazłem lawę, więc wiadro mamy, jeszcze tylko krzemyczek i będziemy mogli zaraz zrobić sobie portalo. Jakie serca w ogóle możemy zrobić w Netherze? Okej, na pewno z glowstona i z piasku dusz, ale wątpię, żebym znalazł czaszki widorowych szkieletów. Dobra, nie do końca mi ten portal wychodzi, nie wiem za bardzo co się dzieje, nie wiem czy mi lawy w ogóle tutaj wystarczy. Dobra, pokombinujemy, może się uda na styk. Okej, jeszcze z dwa, trzy takie wiaderka. Co jest? Dlaczego? O, dobra. Dobra, potrzebuję jeszcze dwie lawy, ale tak średnio widzę, że to jest... A nie jedna, okej, dobra, mamy to! Dobra, możemy wejść do Netheru. Tylko muszę przygotować sobie serca troszkę inaczej, te, które by mi się tam przydały. Okej, to będzie do atakowania, to będzie do zbierania tego, co jest mi niepotrzebne teraz. Miecz jest z pewnością przydatny. I to kopanie też bym na razie odłożył. Dobra, zobaczmy jak to teraz się wszystko spisze. O! Dzień dobry. Okej, jest całkiem nieźle, fortecę mamy zaraz na wyjściu. Dobra, zobaczymy jeszcze jak spisze się diamentowe serce przy atakowaniu mobu. Ty, Witherowa czaszka wyleciała, co ty gadasz? Łocie człowieku. Dobre. A, co się dzieje? Czekaj, za dużo tych mobów tutaj wszędzie. Nawet łuk dostałem, ty. Ja nie wiem, czy przypadkiem z tych diamentów nie jest jakiś powiększony drop, bo tak to wygląda. Aha! Idź mi stąd! Dobra, jeszcze jest, ja zacząłem, a już mam dwie pałki. Ja ten miecz jest genialny. Mam dwie czaszki, czaisz? Możemy zrobić sobie tamto witherowe serce normalnie. Ja nie mogę, jakie to jest dobre. O, i umiem z tarczy korzystać, pa to! To jest najpiękniejsza broń, jaką miałem w życiu, ten miecz, naprawdę. O! Co? U! Jak? 1 hour later. O! Dzień dobry, panie Blaze'u! Dobra, mamy 6. O, dzień dobry! Ło, czekaj, schowaj się, bo się zapalę, to dzielipa. Ło, czekaj, odejdź! No nie bij mnie! No czekaj, nie mogę doładować życia! No panie Blaze'u! O, dobra, nieważne. Dobra, mamy 7, po raz ten wychodzi, bo to jest straszny przypał. O, patrz, idealnie, jeszcze mielibyśmy tutaj endermany, ale piasku dusz nigdzie tutaj nie widzę. A myślę, że ten piasek umożliwi nam strzelanie tak jak Wither, a to by się przydało w endzie, żeby zniszczyć wszystkie te rzeczy, dobra? Czekaj, czy ja tak jestem w stanie pokonać endermana? To do widzenia, panie endermanu. Spróbuję go pokonać tymi diamentami, czekaj, czy to się w ogóle uda? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. O, dobra, mi bi... O, okej, udało się. Dobra, jeszcze muszę tylko jakoś załatwić sobie 10 pereł. Dobra, mamy dwie. Okej, ten sposób z mieczem jest naprawdę genialny. Nie wiem ile tutaj pereł naleciało, ale trochę się udało zdobyć. W sumie jeszcze tylko jeden i możemy stąd iść. Dobra, myślę, że pora stąd spadać, tylko po drodze jeszcze jakoś ten piasek dusz, żeby dorwać. Dobra, mamy piasek, elegancko. No i możemy lecieć do domu. Dobra, zobaczmy jak to działa. Witherowe serce, mamy to. Dobra, i możemy strzelać? Jak to działa? Uwaga! Ej, kozak! Dobra, to się przyda! Dobra, jeszcze widziałem tylko, że możemy zrobić sobie serce z kurczaka, które dał mi najprawdopodobniej jakiś slow falling, więc tutaj jest trochę drzew. Mam nadzieję, że być może jakiś kurczak się tutaj trafi. Dzień dobry, panie kurczaku, halo, jest to jakiś pan kurczak? Ten świat to mi się trafił strasznie niesprawiedliwy. No nic, trudno, lecimy do kopalni. Uważa, że on schodził też tak, że on sobie krzywdy nie zrobił, bo wtedy może mnie to boleć i te wszystkie rzeczy będą mi się załączały. Dobra, tędy, no jak spadę, to będzie na pewno bolało. Przepraszam bardzo, gdzie ja zgubiłem wiadro? Ach, pewnie jak zginąłem. No trudno. Okej. Jak dostaję obrażenia, to dzieje się naprawdę dużo. Gdybym znalazł jeszcze jedną tutaj gdzieś perełkę w skrzynce, to mógłbym zrobić sobie serce tego całego enderu. Wtedy przydawałoby mi to jakiś dziwny magnes. Okej, skrzynia i mamy to pięknie. Dobra, zrobiliśmy jeszcze jedno oko i w tym momencie, jeżeli zdobędę chyba ten zwykły kamień, będę mógł to podłączyć sobie. O, proszę bardzo, strongholdowe serce! Dobra, to niby będzie jakoś robiło coś z mobami, przyciągało albo jakoś czarną dziurę robiło, nie mam zielonego pojęcia, że ja bym chciał wejść do Netheru i... do Netheru, do strong... do endu i zobaczyć co to robi tam. Okej, dobra, czy jestem gotowy w ogóle na walkę z panem Smokeu, bo tak nie wiem do końca, jestem przekonany chyba. Łupa! Dobra, podobno robi się jakaś czarna dziura, kiedy wykorzystamy teraz tą moc. Tak, żeby smok najlepiej dostał, będzie fajnie to sprawdzić. Dobra, co się dzieje teraz, pato? Okej, mamy coś takiego. Wow, dostałem chyba. Wow, czemu ja cały czas dostaję jakieś obrażenia, halo? Pełno endermanów mnie atakuje, nie! O nie, okej, mamy mały przypał, mamy mały przypał. No bez jaj!
Nawet nie zdążyłem zaatakować pana Smokeu! Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia. Ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.